Dzień dobry Państwu. Przedostatnie spotkanie kończącego się festiwalu Schulza. Kłaniamy się z Klubu Proza, Klubu Wrocławskiego Domu Literatury. Moją i Państwa gościnią jest dzisiaj Bożena Kew. To dla mnie jest wyjątkowy zaszczyt i taka sytuacja niełatwa, bo całe dorosłe życie czytam Bożenę Kew, a w końcu mamy okazję porozmawiać. A spotykamy się z powodu tej oto książki, Nieśmiertelny, którą za chwilę gatunkowo spróbujemy jakoś zdefiniować. Mam nadzieję, że autorka nam pomoże. I to jest też ciekawe i nowe i takie zaskakujące, bo to jest właściwie pierwsza fabularyzowana twoja książka, czy fabularna po prostu, proza. Proza Bożena, Państwo na pewno dobrze wiecie, poetka, eseistka, badaczka i nagle daje nam książkę. Spróbujmy się najpierw przyjrzeć, jeśli pozwolisz, tej konstrukcji. Gdybyś ty miała powiedzieć, to jest zbiór opowiadań, czy to jest powieść, czy jeszcze jakaś inna forma? No, dzień dobry i dziękuję za przyjście przede wszystkim. Na pewno nie powieść. Myślę, że to są opowiadania, które wpadają w eseje i eseje, które wpadają w opowiadania. Czyli nie wszystkie, niektóre są po prostu opowiadaniami. I jest jednocześnie pomiędzy niektórymi opowiadaniami, może nawet większością, kursujesz tak powiem wspólna bohaterka, która jakoś je łączy, ale ona też jest taką postacią, która jakby pojawia się chyba w rozpiętości 30 lat, więc jest taka sprzed 30 lat, potem sprzed 20, 10, 30. Z inną wiedzą, z innym doświadczeniem, na innym etapie życia. A wiesz, wejdę ci w słowo, bo tu jest jeszcze jeden element, który ta główna bohaterka Marzanna, która się przewija rzeczywiście przez większość opowiadań, to taka konstrukcja książki spowodowała dość niesłychaną rzecz. Otóż w pierwszych dwóch opowiadaniach, gdzie pojawia się Marzanna, ona jest przedstawiona w trzeciej osobie. A w następnych to już jest narracja pierwszoosobowa Marzanny. I to niezwykle ciekawe, bo kiedy mówisz o tej rozpiętości czasowej, wydawałoby się, że to ona będzie nam mówić o różnicach i w stylu, i a tymczasem mnie najbardziej ujmuje to, że najpierw spotykam, ta bohaterka jest mi opowiedziana w takiej klasycznej trzecioosobowej narracji, Marzanna zrobiła to, tamto, a później nagle wchodzę w świat Marzanny. Znaczy, tak, ale to pewnie się wchodzi w ten świat Marzanny takiej bardziej współczesnej, prawda? Bo tak jak chyba myślimy o sobie na przykład z głębokiej młodości, znaczy nie wszyscy z Państwa mogą, bo są młodzi, ale z głębszej młodości, to chcę powiedzieć, że już zwłaszcza w późniejszym wieku, to niektóre rzeczy, które się robiło w młodości, są tak dziwne, obce, że się myśli ona, co ona wtedy robiła, co on wtedy wywinął, prawda? Ale potem to już jestem ja, bo już jestem jakby bliżej swojego dnia dzisiejszego albo takiego poziomu świadomości, jaki mam dzisiaj, więc to już jestem utożsamiona z bohaterką i jest, może być ja. Tak się wydarza w tej książce, że ja teraz użyję słowa źle nacechowanego semantycznie, ale Bożena mi pozwoliła. Tak się wydarza w tej książce, że kiedy czytamy te opowiadania i słuchamy dialogów i podążamy za bohaterami, bohaterkami, to ja odnoszę wrażenie, a tak jak mówię, czytam cię od zawsze, że ty żerujesz w swojej prozie na swojej pracy naukowej. Ja nawet, czy eseistycznej. Ja nawet przyniosłem jedną z poprzednich książek Bożeny, bo ona będzie nam potrzebna, żeby to pokazać, w jaki sposób ta konsekwencja w myśleniu, to rozdrapywanie ran, bo tematy, które porusza Bożena, to jest praca z solą na otwartej ranie po prostu.
bardzo rzadko publikujesz, już zmierzam do pytania, bardzo rzadko publikujesz, teraz decydujesz się na fabułę, esej się okazał już za mało pojemny? Nie, no esej jako esej jest w innej sprawie trochę, prawda? To znaczy taki klasyczny esej to jest jakby w sprawie tego, co wiemy. Może troszeczkę w sprawie tego, co czujemy. Pewnie to zawsze bazuje na doświadczeniu, ale to jest najbardziej jakby w sprawie wiedzenia. A proza albo poezja to jest pewnie najbardziej w sprawie czucia, doświadczenia i wiedzenia. I to jest rzeczywiście jakby inne akcenty są, ale to jest podobnie. Ja publikuję rzadko jako poetka, jako prozaiczka w ogóle pierwszy raz, ale w ogóle to ja nie publikuję rzadko, dość tak rytmicznie. Z pewną rytmicznością, tylko rzeczywiście no to są tak, że to jest przeplatane było. Eseistyka, poezja, eseistyka, poezja, tematy mniej więcej podobne. Poezja też moja, jeżeli tak powiem, po prostu ona się robiła coraz bardziej sfabularyzowana. Ona po prostu już właściwie tylko można było inaczej ustawić wersy albo nie organizować tego w sposób poetycki i byłaby proza. Także to jakoś naturalnie po prostu tak przeszło. Tak, prawdopodobnie to jest tak, że coraz mniej się mieścisz w konwencji jakiegoś gatunku, no to uciekasz do innego gatunku. Robisz mu pewne swoje prawa, no to dobrze, to się zrobi pojemniejsze, ale w końcu to już czujesz, że to już nie jest ten gatunek, czyli to już nie jest poezja, już poezja po prostu tego nie uniesie. Marzanna jest zbiorem wszystkich lęków, które dzisiaj, a ty to wiesz najlepiej, bo piszesz o tym od bardzo, bardzo dawna, które dzisiaj moglibyśmy o których moglibyśmy mówić, kiedy myślimy współczesna kobieta. Marzanna skupia w sobie ale też inne bohaterki tego, szczególnie Kaja, o której za chwilę chciałbym chwilę dłużej porozmawiać, ale ona skupia te lęki w taki, no, taki soczewkowy sposób. I jednym z najważniejszych tematów, jest ich tu trzy albo cztery, które wracają w każdym opowiadaniu, w każdym są inaczej podane, ale jednym z najważniejszych, które się przewija przez całą książkę, to jest... Powiedzmy najpierw bardzo ogólnie, to jest stosunek do Żydów, a szczególnie stosunek Polski do Żydów, a szczególnie stosunek Polski do polskich Żydów. To jest temat, którym się zajmujesz, jako się rzekło od dawna. Ja sobie zadałem takie pytanie w trakcie lektury. To ciągle jest tak samo? Wiesz, o co pytam, prawda? Tak, ja wiem, absolutnie wiem, o co pytasz i już spróbuję to jakoś ogarnąć, żeby odpowiedzieć. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak to jest, jeśli chodzi o zakres i o powszechność występowania. Czego występowania? Polskiego antysemityzmu, który jest po prostu bardzo głęboko rośnięty w polską kulturę. Ale bym powiedziała, że pewne treści są absolutnie ciągle takie same. Nie szkodzi, że one będą inaczej formułowane, ale to są te same treści antysemickie. Tutaj w tym zbiorze Nieśmiertelny to nie jest tak, że ten polski antysemityzm mnie interesuje jako numer jeden. Nie, natomiast ja chyba mam taką obserwację, bo to jest z obserwacji, to jest wszystko doświadczenie, co ja tutaj piszę.
że w jakichś miejscach publicznych, w przypadkowych spotkaniach i tak dalej, bardzo często taki temat właśnie wyjeżdża. No dziś, teraz jak rozmawiamy, jesteśmy jeszcze w podwójnie trudnej sytuacji albo ułatwiającej sytuacji, nie wiem. Dlatego, że przy okazji wojny w Gazie no, też można to obserwować, że do pewnego momentu rzeczywiście może być sprzeciw przeciwko polityce Izraela, ale od pewnego momentu to już jest po prostu otwarta furtka do bardzo starych resentymentów. I to po prostu widać. Znaczy ja to po prostu mam, ponieważ jestem na to uwrażliwiona, a tu są też inne rzeczy niemiłe na temat polskiej kultury, to ja to odnotowuję po prostu. Prawda? Tam jest takie opowiadanie, ja akurat je dość lubię, Podróż z Mojrami, gdzie bohaterki podróżują jeszcze po PRL-u. Pięknym samochodem Syrena Bosto. Kto pamięta Bosto? To musi mieć trochę lat, kto pamięta. I tak coraz bardziej tak wjeżdżają jakby we wnętrze tego kraju, wjeżdżają, bo tam się tak jakoś ta podróż tak spiralą właściwie się. I tam gdzieś na dnie tej spirali właśnie jest pan, któremu jedna z bohaterek, bo umie, otworzyła bagażnik, żeby wyjął sobie kluczyki, które zatrzasnął. I ten pan wyjmuje i taką bardzo fajną, taki ma monolog wygłoszony do bohaterek, na dnie którego siedzą Żydzi, przez których właściwie to wszystko się zdarza. No zapisane. Ale ten wątek feministyczny, dobrze, że ty mówisz, bo on tu jest równie mocny. To znaczy, bo ta scena jest taka, że facet sobie zatrzaskuje te kluczyki w bagażniku. No i stoi bezradny, podjeżdżają dwie kobiety. W środku lasu Borów Tucholskich. Tak, bo to jest tak, że ta wycieczka, my dzisiaj możemy myśleć o wycieczce, nie wiem, dwóch kobiet samochodem gdzieś, no w latach 70., kiedy, to może 80. Tak, 80. Tak. To nie było takie proste, że dwie panie wsiadały sobie, zostawiając mężów, biorąc dzieci i jechały sobie nad morze. No i w każdym razie jedna z nich ma spinkę i umie otworzyć bagażnik temu facetowi. To jest równie mocne głos. Ta scena, tylko ten moment, w którym to kobieta go ratuje. Tak? No tak. I teraz pomówmy chwilę o tym splataniu tych właśnie wątków, które się w tej książce mnożą, ale zanim to się stanie, to ja Państwu w nawiązaniu do tego, co Bożena powiedziała wcześniej, przeczytam ten fragment, który sobie zaznaczyłem z poprzedniej, czy z książki Antysemityzm Bożeny Kew. Po 1968 roku liczba Żydów w Polsce jest znikoma, a wątki antysemickie w polityce bardzo obfite. Typowe dla Polski jest to, co się nazywa judaizacją wrogów, czyli nazywanie Żydem każdego, kto wydaje się wrogi, obcy lub po prostu ma inne poglądy i myśli inaczej. Bycie Żydem nie jest w Polsce nadal neutralnym faktem. Zatem nazwanie Żydem polityka jest komunikatem, który informuje, że odmawiamy tej osobie kwalifikacji na reprezentanta, reprezentantkę Polaków i osobę z gruntu obcą. Komunikat Żyd mówi, że ta osoba nie jest godna zaufania. Jest nielojalna, zdradziecka, dopuści się manipulacji, oszustw i kradzieży. W całej swojej twórczości, kiedy piszesz takie rzeczy, tutaj też to jest, mówisz do nas tak, ale to się dzieje dlatego, bo jest przyzwolenie. Ale wiesz, społeczne, ja nie mówię tylko o politycznym przyzwoleniu. Nie, ono jest głębiej, bo to jest takie przyzwolenie kulturowe. To znaczy dla bardzo wielu osób to jest tak oczywiste, tak po prostu no, z dziada, pradziada i babki, prababki przekazywane, że jakżeby mogło być inaczej. Prawda? Ta wiedza, nie wiem czy dzisiaj w polityce, bo jak ja to pisałam, to pewnie trochę jeszcze miałam takie oko na lata 90., te wczesne 2000. Teraz pewnie mniej jest tak, też mniej widzę na przykład plakatów wyborczych porysowanych w gwiazdy Dawida albo z napisem Żyd. Kiedyś to była absolutna taka codzienność, natomiast myślę, że tych treści po prostu jest bardzo dużo w polityce, bo jest po prostu w prawej stronie, która jest w Polsce super silna i duża.
politycznej, no po prostu to są takie treści dość oczywiste, powiedziałabym. Tak, tylko to ja pytam o to dlatego, bo wiesz, mówisz, że może tego jest mniej, dlatego wcześniej zapytałem, czy to nadal trwa. Bo przepraszam, ale czy państwo słyszeliście o konsekwencjach, jakie poniósł poseł Braun z tytułu zgaszenia? No, na przykład, tak. No, nikt nie słyszał o konsekwencjach, jakie... Nie słyszał, bo nie ma. No, a więc właśnie. A zatem być może nie rozlewa nam się to tak na ulicach, jak kiedyś, ale dopuszczalne są takie sytuacje, i to w polskim parlamencie, tak, po których nic się nie wydarza. Miałem taką dziwną myśl, kiedy czytałem Nieśmiertelnego, że z tym przyzwoleniem w naszym języku na traktowanie rzeczy dotyczących Żydów, zawsze źle nacechowanych właśnie, jest trochę tak jak z wulgaryzmami w języku. Że, także nawet jeśli ktoś nie używa, to też nie zawsze poprawia kogoś. Nie zawsze mówi, słuchaj, nie wiem, nie klij przy mnie. Tak? Dla wielu jest to po prostu znak interpunkcyjny. Mimo, że powinno być wedle zasady cywilizowanego społeczeństwa w jakiś sposób wycinane, nie, tak? Powinniśmy się uczyć mówić inaczej. Tymczasem z tymi nieszczęsnymi Żydami jest tak samo. Ja pamiętam, jak byłem małym chłopakiem i grało się w noża. I pamiętam, jak ktoś rzucił i trafił w kamień. I ten ktoś powiedział, o, trafiłem w Żyda. Kompletnie nie mogłem sobie tego poukładać, bo ja jestem Żydem. Znaczy, rozumiecie? Nie wiem, paroletni chłopak nie mógł sobie poukładać, co tu się stało tak naprawdę. W tym, i później jak ten chłopak dorastał, myślę, że to jest też twoje doświadczenie, bardzo wielu ludzi, zaczynał zauważać, jak to jest wszechobecne i naturalne, jak to wokół nas pulsuje i żyje i tak nieśmiertelny jest zrobiony. I nie tylko w kwestii antysemityzmu, feminizmu, tak? Różnego. Jest tak właśnie zrobione, że teoretycznie spotykamy się z normalnymi życiowymi sytuacjami. Ktoś idzie do szpitala, ktoś idzie sobie gdzieś. Bożena jest taka detaliczna w tej opowieści. A zewsząd, tak? Zewsząd atakują nas te elementy nienawiści, opresji, strachu. To był wielki komplement. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, nie, no, ja to oczywiście odnotowuję, bo jestem na to wyczulona, bo jestem, nie wiem, bo uwielbiam zwierzęta, bo mam psa, bo jestem Żydówką, bo jestem feministką, mam różne pola takiej wrażliwości, które łatwo jest jakby zaczepić, nadepnąć, zadrasnąć, no i... to wtedy, no oczywiście wtedy się reaguje mocniej, ale ja bym powiedziała, że tutaj do tego pewien dystans, to znaczy to naprawdę oskarżona jest polska kultura. Ja nie wiem, jak można w jakimś kraju wymienić cały paradygmat kulturowy, jestem przekonana, że po prostu polski taki tradycyjny paradygmat kulturowy jest cały do wymiany. Jest absolutnie cały do wymiany, bo on jest przede wszystkim jest nie tylko, że jest jakby wrogi wobec nieswoich. To zresztą teraz świetnie można zobaczyć, ale też jest wrogi do swoich. To znaczy, co jest takie, po czym się poznaje, że ktoś jest Polakiem, bo umrze za ojczyznę. I w ogóle najlepiej pójdzie do Powstania Warszawskiego. Tak, prawda? Nie, no to oczywiste. Ja mieszkam w Warszawie, ja jestem jakby taka coraz bardziej osaczana z różnych stron obrazami, dosłownie obrazami, bo to są obrazy nieprzyjemne, ciemne, sławiące śmierć w Powstaniu. Wielki mural na ścianie szkoły, wielki mural. Czarno-szaro-biały, a nie, przepraszam, wstążeczka na hełmie jest takim elementem czerwonym i gdzie takie nastoletnie buzie z karabinami i za murem szkoła.
No, mnóstwo tego rodzaju rzeczy po prostu, które zasłaniają inne albo zasłaniają to, co przedtem tam było neutralne, na przykład tam po prostu rosło drzewo i ta treść się przebija przez to. Więc ja nie lubię polskiej kultury i uważam, że powinna się zreformować jakoś wszechstronnie, bo będzie źle. Ale mogę liczyć na to, że przy zmianie paradygmatu twoje książki zostaną? Jakbyś wymieniała no, wszystko. Jak najbardziej. Oczywiście. Pomówmy o moim ulubionym opowiadaniu z tego tomu, o Córczance, dobrze? Bo ono nam, pokaże nam inny temat, inny strach, inną otwartą ranę, która przeczytajmy dwa razy, myśląc sobie, nie, to niemożliwe, że się działo współcześnie. Tak? Znaczy, a później nagle sobie myślę, no, jakże nie? Oczywiście, że tak. Nawet jeśli wszystko dzieje się w głowie bohaterki, cała ta projekcja jest jej wewnętrzna. Kaja ląduje w szpitalu, jest lesbijką, jej partnerka nie może z nią być, kiedy przyszła, będzie ją odwiedzać później. W tym szpitalu Kaja zaczyna snuć polską opowieść. Polska opowieść polega na tym, że trzeba tej pani, z którą się leży, powiedzieć, że się ma chłopaka, bo ona oczywiście pyta o tego chłopaka. Chłopak zostaje wysłany tak do Australii. Mama bohaterki zostaje wysłana do Australii, a chłopak, którego nie ma, ale potem... Jest jakieś podróży służbowej, tak? I dlatego go jest może... podróży we Wrocławiu chyba. Chyba tak. I ona i zaczyna się coś takiego. I to jest trochę... zresztą tak jak w wielu tych opowiadaniach, to jest trochę slapstick na początku, taki dziwny moment zatrzymania, a później idziemy coraz dalej, bo ta Kaja... To ona, no przychodzi ksiądz, chodzą księża po szpitalu i ona wie, że on wie. A to co wie? No wszystko wie, że jest lesbijką, na pewno jest Żydówką, bo po ormiańskich przodkach ma ciemną twarz. Tutaj się pięknie mówi w rozmowie tych dwóch dziewczyn, idzie o to, czy ona przyjmie komunię, prawda? Tu się pięknie mówi w tej książce, że komunia się nie przyjmuje. Jest taka grupa ludzi, której się komunia nie przyjmuje. Tylko, że problem polega na tym, że Kaja coraz bardziej boi się. I teraz uwaga, to jest niezwykłe. To jest strach o fizyczne bezpieczeństwo. Tak, to jest dokładnie strach o fizyczne bezpieczeństwo, bo Kaja jest w szpitalu. I jest w szpitalu, gdzie po prostu jest się, no pacjent jest po prostu w poczuciu zależności i de facto jest w pewnej zależności. I oczywiście zaczyna snuć taką w głowie, tak jak Irek mówi, paranoiczną nieco, ale jednocześnie kompletnie realistyczną opowieść o tym, co się może zdarzyć. I to się zaczyna zdarzać na tej zasadzie, że Kaja no, dziękuję księdzu za komunię, bo nie jest katoliczką, ale jest z katolickiego domu. I dobrze zna te opowieści i wie, co ksiądz do niej powiedział. Zresztą to jest tekst księdza, jest absolutnie autentyczny i ze szpitala, który do niej mówi, że on widzi po tych jej oczach, że się na niej komunia nie przyjmie. To jest tak jego odpowiedź jakby na to, że ona mu mówi, że bardzo, że nie, że dziękuję. Tam zresztą w jej pokoju żadna pani nie chce. Tylko one wiedzą i pilnują tego, żeby do księdza nie powiedzieć nie bezpośrednio. Tylko jakoś tak zakręcić, zawiercić, żeby poszedł sobie. Literacko niesłychanie jest robione w takim znaczeniu, że... Nie, ale ta pogłębiająca się paranoja Kai, która w którymś momencie... Mnie jako czytelnikowi uświadamia, co tutaj wraca czasem jako temat w czasie tej rozmowy, że to nie jest paranoja, że to ma bardzo głębokie pokłady w polskiej kulturze, w tym jak zostaliśmy wychowani, prawda? Kaja mówi w tym momencie do tej swojej partnerki, zabiją mnie, bo mogą. Tak, ona tak mówi, zabiją mnie tu, bo mogą. Tak, bo ona się, no ona po prostu się boi, ona ma za dużo właśnie tych takich punktów wrażliwych. Tatę, który jest z pochodzenia Ormianinem i no, ona ma niesłowiańskie rysy, krótko mówiąc. Już księdzu odmówiła. Chłopaka ani dalszej rodziny nie widać. Przychodzi tylko partnerka do niej, znaczy, o której jest oczywiście opowieść, że to jest bliska przyjaciółka.
Która ma przyjaciela, który za chwilę się będzie pojawiał jako chłopak, żeby tę sytuację... Który w końcu zostanie zaangażowany jako chłopak Kain, no po prostu, żeby ona... Żeby ją uratować, żeby jej dać pewne poczucie bezpieczeństwa, bo ona po prostu na operację. I w takiej trzęsiączce i paranoi to naprawdę się może narkoza nie przyjąć na człowieku. Więc jakby tak, no trzeba tutaj zadbać. Czy ona myśli paranoicznie? Myśli paranoicznie. Czy ona myśli realistycznie? No jeszcze raz powtórzę. No myśli bardzo realistycznie, tylko to się nie musi zdarzyć. Tu się prawdopodobnie no raczej się nie zdarzy, ale może. Jeszcze w tle mamy, to dopełnię perspektywy, nie zabierze to Państwu przyjemności lektury naprawdę, dopełnię perspektywy, jeszcze w tle mamy białoruską albo rosyjską prostytutkę, która wylatuje z okna, więc Kaja jest przekonana, że dokładnie w ten sposób ona za chwilę powtórzy tę drogę. Znaczy, powiem tylko, że tu w tym opowiadaniu, to jest w ogóle chyba jedyne opowiadanie, które ja zrobiłam z podsłuchanych, tego, co usłyszałam, i wszystkie historie tu opowiedziane są prawdziwe, szpitalne. Bo ja też mam pewien przebieg szpitalny za sobą i ta opowieść o ukraińskiej, białoruskiej czy innej prostytutce wyrzuconej z okna jest jak najbardziej prawdziwa. Ja nawet nie poszłam tak daleko, jak rzeczywistość z nią poszła, ponieważ w szpitalu połamana kobieta była straszliwie. Nie wiem, jaki był jej dalszy los. I salowa odmówiła umycia jej, bo to prostytutka. Także, no tak, tak. Znaczy tu wszystkie tutaj, że to nie są moje kreacje. Tak jest, Truszczanka zrobiona, że ona nam wchodzi, tam nie ma Marzanny, to jest jedno z tych opowiadań, gdzie nie ma Marzanny, i ona nam wchodzi niejako w środek opowieści, no, trzecioosobowo Marzanny, później idziemy troszkę w inne miejsca, później tę pierwszoosobową Marzannę. To jest ciekawe, bo nie zawsze tak się robi z opowiadaniami, ale to jest ułożone w sposób taki, jak się układa tomiki poetyckie. Jak się układa tomiki poetyckie. Jak tomiki poetyckie. Wiesz, że są rozrzucone wiersze i w którymś momencie poeta musi sobie to... Najwcześniejsze, tak, jak najbardziej, masz rację. Najwcześniejsze opowiadanie jest na końcu. No bo chodzi o to, żeby rozłożyć sensami, a nie datami. Daty tutaj no też mają oczywiście znaczenie, ale nie są takie najważniejsze. Trzeba ułożyć pewną całość. Oczywiście, także tak. Jeszcze o jednym opowiadaniu chciałem. Wrócimy znowu teraz do tematu żydowskiego na sekundę. Bruno. A, Bruno. Ale Bruno jest opowieścią, to jest Marzanna już, Marzanna pierwszoosobowa, tak. Która opowiada nam historię najpierw chłopaka, którego spotyka, a później mężczyzny i wspólnych relacji przez wiele lat. Dość szybko Marzanna odkrywa, i wiemy to od początku, że ten chłopak jest Żydem i ona jest zdziwiona, że się tam nie poznali w liceum. No, ale później się to wyjaśnia. I teraz dzieje się coś takiego, że przechodzimy od 68 roku niemal do wolnej Polski, prawda, w tej historii Bruna. To najpierw zapytam o ten pierwszy moment, kiedy Marzanna pyta, czy wyjedziesz. Jest 68 rok, czyli są wyrzucani. Czy wyjedziesz? Bruno mówi, no nie wyjadę. I pojawia się taki, czytelnik sobie też zadaje pytanie, no, świadomy, młody Żyd, nieszczególnie, jak o nim już wiemy, zanurzony w polskiej kulturze, choć czyta dużo polskich tekstów, ale jednak generalnie interesuje się sztuką Zachodu przede wszystkim. Później skończy historię sztuki zresztą. I on mówi, nie wyjadę. I ty wtedy robisz taki, podajesz jeden z powodów, dla których on nie wyjeżdża. I pojawia się taka kategoria szczególnego Żyda, takiego specjalnego Żyda. Opowiesz o tym coś więcej, bo to dla mnie bardzo inspirująca konstrukcja wewnętrzna. Kim jest ten specjalny Żyd w 68? Tak. Nie, no to on jest nawet po 68 jeszcze bardziej. Tak jak to rozumie Bruno,
I ja myślę, że Bruno jest w ogóle takim zjawiskiem społecznym nawet. Bardzo wąskim, bo Żydów jest niezwykle mało. Nawet mogę powiedzieć, że dla ścisłości najmniej w Europie, w Polsce. Specjalny to znaczy taki, Bruno oczywiście w czasie pierwszej Solidarności, potem w ogóle w czasie trwania związku zawodowego przeciwko niewoli, czyli Solidarności, jest bardzo aktywny i po prostu bardzo aktywnie działa. No ale Bruno może troszeczkę tak jak ta poprzednia bohaterka, tylko inaczej zupełnie sobie radzi z tym, że jest postrzegany jako inny. No po prostu zaczyna się upodabniać. No co można zrobić ze swoją innością, żeby się czuć bezpiecznie, prawda? Kaja prosi, żeby chłopak przyszedł do szpitala, bo po prostu, żeby wyszła z tego cało. A Bruno zaczyna się adoptować do takiego wymogu polskiej kultury, która mówi, że kto z nami nie wypije, tego we dwa kije. Prawda? Czyli po prostu ktoś niezaadaptowany, to po prostu wystawia się na niebezpieczeństwo. Bruno nie ma widocznie takiej wewnętrznej możliwości. To jest bliski przyjaciel Marzanny. I dlatego Marzanna jest w takiej emocjonalnej pętli wobec niego, że nie może się odczepić. I on od niej też zresztą. I Bruno po tu, prostu tu dodajmy, tak, że on idzie coraz bardziej w taką endecką, on niemal idzie faszyzującą. On po prostu zostaje takim endekiem. Strasznie taką antykomunistyczną, jak mówię, strasznie antykomunistyczną. Tam jest zresztą, są podane przykłady, żeby to było tak jak to w literaturze podać, pokazać, na czym to polega. Także po prostu komuniści są tam przez niego, komuniści prawdziwi albo wyobrażeni, nazywani agenturą. Po prostu wszystko jest cudze, kupione i nie z naszych uczuć. Takie obce, tak? Bo trzeba teraz coś wypluć kompletnie jako coś obcego. I Bruno chętnie bierze udział w tym wypluwaniu, bo akurat z jego jakby nie punktu widzenia, ale punktu czucia lepiej wypluwać tą komunę, niż żeby byli Żydzi wypluwani. Więc jakby wypluwając to, czego... Przepraszam, już słyszę Gombrowicza w tym, co mówię, ale nie bez powodu. Jakby wypluwając to, co wypluwa polska kultura, jednocześnie się w niej adaptuje. I też jakby taką, ja pewien rodzaj, on mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, nie mówi, że jest katolikiem, ale oczywiście tutaj nie ma innej możliwości. Pochodzą z domów o podobnej formacji. Ze pewną świadomością narodową żydowską, z lewicową tradycją, już nie wyszczególniam, jaka ona może być, bo ona może być różna, ale z lewicową tradycją i z takim bagażem takich oświeceniowych ogólnie idei, w których chodzi o sprawiedliwość społeczną, pewną zasadniczą równość i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o ideach w tej chwili, nie mówimy o rzeczywistości PRL-u, bo to jest zupełnie, może nie zupełnie, ale w dużym stopniu inne zagadnienie. Tak, nie powiem, że zupełnie, bo to nieprawda. Krótko mówiąc, Bruno zostaje tym, co było takie przed wojną, to było popularne, się mówiło Żyd endek, prawda, bo jak Żyd miał wejść do narodu? Przez to, że się stawał narodowcem, prawda? I mówił, że najchętniej jeszcze do tego szło, że mówił, jak to endecy, że najgorszą klęską, jaka spadła na Polskę, są Żydzi. Więc Bruno radzi sobie tak, prawda? Kaja trochę w inny sposób, ale my tu mówimy w ogóle ogólnie o odmieńcach, chociaż Kaja, zaznaczam, jest z pochodzenia polską katoliczką, jest Żydówką. Po tym, co powiedziałeś o Brunie, musimy wywołać jedno słowo, które badasz od dawna, dużo mądrego o nim napisałaś i
a teraz jest dobry moment. Zmierzmy się chwilę z tym bardzo popularnym, ostatnio się odradzającym, byłem zaskoczony, słowem żydokomuna. To jest, to jest fascynujące, prawda? W pewnym sensie jest. Znasz to tak. W jakimkolwiek innym kraju? Nie znam. Nie ma tego w innym kraju, bo... A wiem to dlatego, że ja tego użyłam też w utworze o Matce Ojczyźnie i on miał dużo tłumaczeń na inne języki i tutaj mieli tłumacze podstawowy problem, jak przetłumaczyć słowo żydokomuna. Rzeczywiście to jest nieznane. Może w rosyjskim by się znalazło coś podobnego. Ja też nie jestem pewna. A pytanie? Pytanie jest takie, że tak jak teraz charakteryzujesz, że chciałbym, żebyś głębiej ten fenomen scharakteryzowała, jeśli mogę cię o to prosić rzeczywiście. No to bym powiedziała, że żydokomuna to jest takim mitem, który chyba należy do takich polskich prawicowych mitów, który mówi, że najpierw wszyscy komuniści przed wojną, a potem wszyscy ci, którzy objęli władzę zwaną ogólnie komunistyczną, byli Żydami. I wszyscy ubecy, których, jeżeli potrafimy wymienić nazwiska jakichś kilku ubeków, nie wiem, Feigin, tam Światło, takie akwaki, to oni wszyscy są Żydami. Tak jakby w tym polskim UB pracowało powiedzmy 10 Żydów, a poza tym nikogo już nie było. Prawda? Bo Polacy tam nie pracowali, tylko Żydzi. Dobre osiągnięcia tych 10 miało swoją drogą. Więc to jest taki twór mitologiczny, prawda, który mówi mniej więcej tyle, ile w takim powiedzeniu, co złego, no nie my. Mówiłem o tym, że wraca, bo zacząłem zauważać, w publicystyce również, zacząłem zauważać złączenie tego dziwactwa z pochodzeniem. To znaczy, że jeżeli jest się dzisiaj w Polsce Żydem, to ma się pochodzenie żydokomunistyczne. Nie mam teraz na podręczu takich twardych dowodów na to, co mówię, ale być może za jakiś czas państwo też się z tym spotkacie i zrozumiecie, że ta intuicja jest słuszna. Już, bo bycie w Polsce Żydem to jest oczywiście choroba na śmierć, to wszyscy wiemy, tak? Natomiast i dla Żydów też. Natomiast żeby tak skleić nowotwór językowy, jakim jest żydokomuna, aby zaczął oznaczać pochodzenie, to no, gdybym miał szacunek do faszystów, to bym powiedział, że szanuję ten proces. Ta. No tego jeszcze nie słyszałam, przyznaję, ale tutaj znaczy twoja intuicja jest w jakimś sensie słuszna. To znaczy, że myślę, że rzeczywiście po wojnie było tak, że wszyscy Żydzi, którzy przeżyli, i którzy byli mniejszością z mniejszości, o ile nie byli związani z polską kulturą jakoś głęboko i o ile nie byli lewicowi, to po prostu rwali przed siebie byle dalej od Polski. I w tym sensie to jest słuszna intuicja, że jakby nasi rodzice, tak, generacja naszych rodziców, jakby moich na pewno, czy twoich, to rzeczywiście oni zostawali z takich dwóch powodów, przy czym ja znam też inne przypadki, ale one są rzadsze. Czyli albo jakiś związek z kulturą, z językiem w tą stronę, albo i to, i zapatrywania, no bo w Polsce zmieniała się władza i to zmieniała się w sposób radykalny. I rzeczywiście jakby tutaj zaszła rewolucja, czy prześniona, czy nie prześniona, to do dyskusji, ale no zaszła. To jest ciekawe, jak mówisz o tym, wróćmy do Bruna, jak mówisz o nim, że no, trzeba się wynarodowić, żeby się odżydzić, to ciekawe postacie przychodzą mi do głowy z polskiej kultury, pochodzenia żydowskiego, jak Antoni Słonimski, tak, czy Julian Tuwim, że zostali wykorzystani po wojnie już jako ci dobrzy Żydzi, którzy zawsze wiedzieli, że Żydzi są źli, tak? Czyli wyciągało się teksty przedwojenne, gdzie
Tutaj od razu trzeba powiedzieć jasno, żeby się nie domyśleć. Bez perspektywy Holokaustu, czyli mamy do czynienia z krajem, w którym 3 miliony Żydów, jest to największa pewnie mniejszość narodowa w Polsce. Nie. Przepraszam, od razu powiem. Nie, Ukraińców było więcej, około 6 i potem tych narodowości jako rusińskich określanych też spora ilość, więc to dużo większa mniejszość. To dziękuję, ale są widoczni. Są widoczni przez specyficzne ubiory. I największy strach polskiego Żyda przed wojną, człowieka kultury, to był taki, że ci czarni, ci hasydzi, nie tak. Ci, którzy chodzą głównymi ulicami miast z podniesioną głową, że oni się rozleją, że oni zajmą w jakimś... To jest ciekawe, że kiedy Słonimski czy Tuwim w sposób dość jednoznaczny przeciwstawiali się takiemu myśleniu o żydowskości, jakie wówczas obowiązywało, po wojnie zostało to potraktowane jako dowód na to, tak, że tych Żydów po prostu tu nie powinno było w ogóle być. Skoro sami Żydzi, i to jeszcze w dodatku tak... Pewnie zależy od okresu, kiedy to... No dobrze, masz rację. W 1968 na pewno wszystko było wykorzystywane. Przedtem ten temat... Ale to do dzisiaj wraca. Jeżeli spojrzysz na prawicowe, no endeckie czy tam faszystowskie strony, to co chwilę zobaczysz, że ci będą tego Tuwima i Słonimskiego cytować jako dowód, jako dowód na to, że przecież, brzydzili się tą całą hałastrą. A wychowanie przed wojną, nie wiem jak w Warszawie, ale w Krakowie to było tak, wiem, bo napisałem o tym książkę po prostu, w Krakowie to było tak, że ci Żydzi, ja nie znoszę słowa asymilacja, użyję tylko na użytek tego, bo ja nie wiem, jak można się asymilować 700 lat, żyjąc w jakimś kraju, czego się ciągle trzeba asymilować po 700 latach. To w każdym razie przed wojną było tak, że ci zasymilowani Żydzi z tych dobrych domów, gdzie mówiło po polsku, gdzie się miało francuskie bony i tak dalej, oni nie chodzili na Kazimierz. I to wraca w wielu wspomnieniach. Nie chodzili na Kazimierz, bo się go bali. Bali się tego niezwykle ruchliwego, no też śmierdzącego rybą, kapustą, bo takie były targi po prostu. A to Kazimierz jest malutkim miasteczkiem w Krakowie. To jest malutkie miasteczko. Mm-hmm. Hałasu, języka, którego nie rozumieli. Hasydyzmu. Ortodoksji, hasydyzmu. Ortodoksji, bo to niekoniecznie musieli być tylko hasydzi, ale oczywiście tak. I teraz to niechodzenie, to symboliczne niechodzenie polskich Żydów na Kazimierz stało się dla wielu z nich największą traumą po Holokauście. Większą niż sam Holokaust. Bo kiedy nagle okazało się, że zamordowani zostaną przede wszystkim ci, którzy się wyróżniają. Przede wszystkim ci, którzy nie mówią po polsku. Przede wszystkim ci, którzy albo kaleczą język polski. Przede wszystkim ci, którzy nie mają kontaktów w polskiej inteligencji, gdzie mogliby oczekiwać pomocy. To tak, nie waham się, to była większa trauma niż sam Holokaust. Dla tych ludzi, pojedynczych ludzi, z którymi rozmawiałem, którzy spisywali sobie swoje wspomnienia. No dobrze, ale się zagalopowaliśmy. Mm-hmm. Odeszliśmy od nieśmiertelnego. Będę teraz pytał o to żerowanie na pracy naukowej. Bo to jest literatura, która się nie boi. No, ale jesteś debiutantką, to można. To jest literatura, która się nie boi używać takich metod eseistycznych w swojej. W tym, czym jest, w tej literaturze. Nie ucieka od tego. Często, jak czytałem, ktoś coś mówił, ja myślałem sobie. Nie, to dzisiejszy gest jakby prozatorski byłby inny. Zdanie byłoby krótsze. Inaczej byśmy się do kogoś odezwali. Bardzo konsekwentnie prowadzisz w tej książce taką intertekstualną grę z całą historią kultury światowej. W sumie tak, bo się na tym wychowywałam, więc tak, odnoszę się do tego, bo to jest moje zaplecze. No to chciałbym, żebyś to rozwinęła, tak? Bo chciałbym, żebyś to rozwinęła. Mm-hmm. Bo o tej konsekwencji twojego myślenia o problemach, o których też nieśmiertelny traktuje, już mówiliśmy. Ale
to wiesz, że to jest jakiś taki odważny gest pisarski, tak? Nagle w prozie cytować Leibnica. No kto cytuje w prozie dzisiaj Leibnica? Jesteś pewny, że ja go tam cytuję, tak? Tak, mogę znaleźć jak chcesz. Ple, 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 Leibnica. Odnoszę się do niego, tak, no bo to on jest jednak autorem tego najlepszego z możliwych światów. Prawda? To jest Leibniz, który tak musiał znaleźć usprawiedliwienie dla Boga, że, no, że stworzył to, a nie co innego. I w związku z tym matematycznie mu wychodziło, że to jest najlepszy z możliwych światów. Wychodziło mu na podstawie teorii prawdopodobieństwa, której chyba jest takim jednym z autorów. Więc no tak, odnoszę się, bo czemu by nie? Ale jednocześnie no, mam świadomość też tego, że znaczy ja mam taką świadomość, że to jest pewnie do wąskiej grupy odbiorców. To nie jest tak, że ja oczekuję, że będę czytana na placach i ulicach, dlatego że no, ja wiem, że też paradygmat jakby, w którym taki paradygmat edukacyjny też jakby bardzo się zmienił. Ja nadal bywam i byłam wykładowczynią akademicką i pamiętam kiedyś, wtedy akurat były wykłady z filozofii, ja mówię, no takie kawkowskie sytuacje i młody człowiek pyta, jakie? A to byli psychologowie przyszli, więc ja zrozumiałam, że trzeba się pilnować. Bo objaśniłam oczywiście, jakie mnie, pytanie mnie nigdy nie obraża, tylko wiem, że inaczej, że po prostu nie mają tego Kawki potocznej wiedzy w sobie. Tak. W sobie, wiesz, w takim kształceniu, nie, no, które ja, powinno... Ja widzę, co dzieci w szkole czytają, bo mam z tym wszystkim do czynienia. Po prostu no, to jest tragedia, jak mówiła jedna moja koleżanka. Jest naprawdę strasznie wąski paseczek. Może się potem trochę w liceum poszerza, ale to jest naprawdę mało, więc jakby rozumiem, że z racji tego, jakby jak są dzisiaj wyposażeni odbiorcy literatury, to poruszam się taką nieszeroką drogą. No ale też może i nie taką strasznie wąską, tego nie wiem po prostu. Trudno mi to ocenić, bo jednak tam są też inne zalety, inne tematy i zwierzęta są. Bo no na końcu właściwie to w dużym stopniu pies przejmuje narrację jednak, więc... Albo w każdym razie taki człowiekopies, bo i psoczłowiek. Bo to też jakby jest tutaj bardzo ważny dla mnie motyw. Ja piszę tylko o psie, dlatego że my mamy do czynienia ze zwierząt najczęściej, z psami i kotami. I pies mi się wydaje takim szczególnym stworzeniem, który jest takim Merkurym, takim Bogiem, który się porusza pomiędzy tym światem ludzkim, cywilizacyjnym, kulturowym i tym światem, do którego my z kolei nie mamy wejścia, czyli tym światem zwierzęcych potrzeb, instynktów, tego, co psy potrzebują. Podobnie z kotami pewnie. Pies, krótko mówiąc, prowadzi nas, przynajmniej mnie, najczęściej do tego świata pozaludzkiego. I ten świat pozaludzki jest strasznie przez nas traktowany. Strasznie po prostu. Ale to, bo są dwa opowiadania, gdzie pies jest tak, można, to, skoro o tym zaczęłaś, ja chętnie dopytam o tę żałobę. Jest tutaj opowiadanie, w którym tak naprawdę mamy do czynienia z żałobą po psie. I to jest, bo jak powiedziałaś, że pies jest łącznikiem między tymi światami, to ja bym jeszcze powiedział, że przez fakt celebrowania żałoby w tym opowiadaniu i takich prostych psychologicznych mechanizmów ochronnych, którymi bohaterka się obudowuje, prawda, po tej utracie, znaczy prostych, w sensie niezłożonych, to jest jeszcze, on jeszcze staje się łącznikiem z wiecznością, to znaczy on się, prawda, z transcendentnym. Czy poszerza się ten świat, nie tylko między ludzkim, a pozaludzkim, ale jeszcze transcendentnym przez fakt przeżywania żałoby. No tak, bo...
Tak, to jest taka transcendencja, znaczy tam bohaterka, no, którą opuściła ją kochana przyjaciółka Ada, która przypadkiem była psem. I bohaterka pochowała ją razem ze swoim partnerem, pochowała ją w lesie, tam gdzie pies Ada lubiła biegać. I potem przez 2 albo 3 lata, zwłaszcza w zimie, myśli o tym, że no Ada leży tam po prostu sama w tym zimnym lesie, jest kompletnie zimno, potwornie ciemno, dopóki nie dochodzi do niej taka myśl, że Ada nie leży, bo nie czuje, bo jej nie ma. Ale też niezależnie, czy ludzie są religijni, czy niereligijni, rzeczywiście my myślimy w takich kategoriach dusza-ciało dualistycznych, takiego podziału, prawda? Tak jakby on był naprawdę, jakby on był naprawdę istniał, tak powiem. Albo też takich wyobrażeń, zwłaszcza kto jest, no takie zwierzę, za które jesteśmy kompletnie odpowiedzialni, że gdzieś się go porzuciło w lesie. No tak się nie robi. Dopóki ta praca żałoby jakby nie dojdzie do jakiegoś punktu, w którym bohaterka już wie, że pies umarł, nie ma jej, po prostu nie ma nigdzie. I koniec, kropka. Oczywiście tak samo może być z człowiekiem. Tutaj jedyna rzecz, bo też bohaterka usiłuje to jakoś lekceważyć, bo ona ma, tak, pies umiera, a ona ma z tego dnia spotkanie. To jest ważne spotkanie, bo jest to promocja, to zresztą prawdziwe było spotkanie z niejaką Shayną Penn, która napisała taką książkę o kobietach Solidarności. O tych, które tak naprawdę tworzyły. Tak, ruch, tak. O kobietach, które tworzyły ruch. Amerykanka, która to napisała. Ja rzeczywiście, czyli częściowo bohaterka, nie do końca, ale w dużym stopniu, miałam spotkanie, a właśnie umarł pies mi. I myślę, że gdyby to umarł człowiek, to w tym momencie nie ma żadnego wychodzenia nigdzie, żeby się waliło i paliło. Ale tu ja mogłam tak odsunąć, bo to jednak jakby tak w cudzysłowie był tylko pies. Tylko pies. Ale potem jak wracam, no to już mówię ja teraz, no bo to o Adzie mówię, mojej przyjaciółce psie. Jak wraca moja bohaterka, to dociera do niej, że tu nie ma żadnego, tylko dlatego, że po prostu chodzi o śmierć. Prawda? To jest, nie wiem, ludzie pewnie mają różnie ze śmiercią. Dla mnie to jest takie pojęcie, to jest bardzo trudne do oswojenia z punktu istoty, która od kiedy się pamięta, to żyje. O. Tak to ujmę, prawda? Nie pamiętamy się sprzed tego momentu, kiedy byśmy nie żyli albo nie istnieli, krótko mówiąc. I w związku z tym bardzo trudno sobie wyobrazić stan, który jest no, takim bardzo radykalnym zaprzeczeniem stanu, w którym jesteśmy właśnie. I to jest o tym, że po prostu jest strasznie trudno tą śmierć oswoić, o ile w ogóle można. O ile w ogóle. Można z konieczności, to nie robimy cnoty z konieczności. Z konieczności, bo albo chorujemy, albo się starzejemy i tracimy różne moce. I to jakby to życie tak do pewnym stopniu się ulatnia w jakimś sensie, ale nadal esencjonalnie jest, dopóki jesteśmy. Krótko mówiąc, sprawa podstawowo bardzo trudna, nierozwiązywalna. Tak, a jednocześnie w tym opowiadaniu, poza tym, co teraz nam zreferowałaś, jednocześnie w tym opowiadaniu bohaterka, ty, narratorka, wszystko jedno, szuka też odpowiedzi na takie te fundamentalne pytania, które sobie czasem zadajemy. To znaczy, ty mówisz o śmierci, po której nic nie ma, ale równocześnie mówisz, no dobrze, ale po to stworzono religię, żeby coś było. Coś było. Prawda? I poruszasz się
poruszasz się coraz głębiej w tym. To jest charakterystyczne, ja już mówiłem o tym, jeśli idzie o tę książkę, że to jest charakterystyczne, że Kew zaczyna od detalu, szczegółu, takiej naprawdę codzienności, która nas wprowadza w jakąś historię. To też nie jest modne dzisiaj, żebym, nie wiem, wiedział, że ktoś wchodzi do szpitala i miał opisane, jak wygląda sala, tego się już nie robi w prozie, przynajmniej ja widuję to rzadko. A później wszystko zaczyna pęcznieć. Każdy element, każde miejsce, wspomnienie, skojarzenie, sen, tak? Czy coś, na co spojrzą bohaterki, czy bohaterowie tego tomu, zaczyna żyć tym życiem pozaludzkim, transcendentnym później, tak? Wreszcie jakoś gigantycznie kulturowym. Gigantycznie w tym sensie, że Kew się nie boisz się czerpać z tej kultury, wiesz, pełnymi garściami. Mówiąc, nie boję bo to się. Ja. Bo, nie, bo to mnie ukształtowało, bo ja tak. Bo nie jestem nikim innym. No tak, tak. Nie boję się oczywiście. To by było chyba ode mnie tyle, aczkolwiek jak Państwo nie będziecie pytać, to ja będę dalej. Ale jeśli ktoś chciałby, bo chciałem tym ostatnim zdaniem podsumować, jakby to, bo zwróćcie uwagę, mówimy godzinę o rzeczy objętościowo niedużej. A nawet nie zahaczyliśmy o 3 czy 4 opowiadania tutaj w ogóle. Proszę, czy ktoś chciałby o coś autorkę zapytać? Lubimy te momenty. A jak nie chcecie Państwo pytać, to ja Wam coś przeczytam. Super. To muszę okulary wyjąć. Masz coś swojego? Czy chcesz stąd? Nic nie mam. Prześlizgnęliśmy się, póki Bożena szuka okulary, prześlizgnęliśmy się przez Solidarność tutaj w którymś momencie. Jest w tej książce, chyba w Brunie właśnie, w tym opowiadaniu. Bruno, jest ten moment, w którym Marzanna zauważa, że jak Solidarność, logotyp powstał i od razu wyskoczyła flaga tak nad N, to już było wiadomo, dla kogo jest ta Solidarność. I kogo ta Solidarność tak naprawdę dotyczy. Że my tą polskością i wszystkim, co się z nią wiąże, a głównie się z tym wiąże martyrologia i konieczność poświęceń dla ojczyzny oraz kwestie religijne, jest po prostu przesiąknięci do szpiku, prawda? Prawda, dlatego, ale to ma taką, znaczy ja to od drugiej strony to bym powiedziała, że jesteśmy nadal bardzo słabi od strony praw obywatelskich. Prawda? Czyli, bo to jest tak, że obywatelskość i naród, czyli społeczeństwo i naród to nie jest to samo. Nawet bym powiedziała, że bardzo nie to samo. No a ja nawet zauważyłem, że politycy lewicy zaczęli mówić naród. Mówią, kurczę, naprawdę, oczywiście. Naprawdę, obywatele nie. Przestało być chyba sexy. Nie. Musi nie. Być naród. Musi być naród. No ale nie wiem, czy to jest pocieszenie, ale to tutaj wpisujemy się w pewną niestety bardzo niepocieszającą tendencję ogólną, tak zwaną tendencję ogólną. To ja wam przeczytam kawałeczek takiego opowiadania, które jest trochę śmieszne i nazywa się Twoje serce. Ada biegła w kierunku wytyczonym przez jej homo małpę, ale własną trasą. Najpierw, sadząc wysokimi susami po skwerku, usiłowała doskoczyć do gawrona, który polatywał nad ziemią. Kiedy poleciał wyżej, ona także jakby pofrunęła równolegle z ptakiem. Już mam, już cię chwytam. Ale wylądował na gałęzi. Siadła pod drzewem i zadzierając pysk, szczekała do niego z nieukojoną pretensją i rozpaczliwą perswazją. Widać było tylko nieco krokodyli kształt jej dolnej szczęki, kiedy szczekała tak zajadle i perswazyjnie, jak ssak może do takiego gada jak ptak. I nie wiadomo po co. Czy ona go namawia, żeby zszedł, czy daje mu znać, że ją wkurza, czy też mu grozi, pomyślała małpa Ady, wydobywając się na chwilę na powierzchnię muzyki, w której się zatapiała. W każdym razie gawron nie uznał konieczności psa. Mizede, 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 o, zaśpiewał małpa Belafonte do wielkiego stadionu wypełnionego słuchaczami, którzy przyjmowali jego muzykę otwartymi sercami i uszami. Eo, odpowiedziała publiczność pięknym, gęstym, równym, niezagłośnym echem.
Tak w każdym razie to słyszała, widząc oczami wyobraźni wielki stadion pod tropikalnym słońcem. Morze głów i machających rąk. Nagranie pochodziło z Kingstown, z koncertu na żywo sprzed wielu lat. Adal nada szczekała, siedząc pod drzewem. Przechodzący starszy małpa z fajką w zębach powiedział: dziadku, już za późno na polowanie na ptaki. Nie jest dziadkiem, objaśniła małpa Ady. Jest kobietą w kwiecie wieku, a ta siwizna to nie jest siwizna, tylko kolor. Ada była masywna, wielkości wyżła, czarna, pod gardle, brzuch i łapy sól z pieprzem. Miała krzaczaste brwi, które nadawały jej nieco srogiego wojskowego wyglądu. Przez te brwi byłaby podobna do Czesława Miłosza, gdyby nie to, że pysk miała bez porównania bardziej naiwny w wyrazie. Czasami, kiedy przykucała siusiając i jednocześnie wyciągała nos i obwąchiwała trawę dookoła, było w tym coś z czytania prasy w klozecie. Małpa Ady odwołała ją z wielkim trudem od gawrona i poszły do biblioteki publicznej numer 13. Przed biblioteką Ada przyspieszyła i wpadła do środka pierwsza. Małpa, kierowniczka biblioteki, wytropiona natychmiast w małym pomieszczeniu za regałami, nieduża, zgrabna, ciemna blondynka około 40, przywitała Kanisa Adę wołając: przyjaciółko moja, jak Tristan do Izoldy. Potem przypomniała Adzie, że trzeba usiąść grzecznie i czekać, o czym Ada i tak wiedziała, więc usiadła w pozie żarliwej adeptki. Ogon na podłodze koniuszkiem wystukuje konwersacyjne rytmy. Czek, 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 czekam. Pysk do góry, uszy zazwyczaj półklapnięte prawie stoją, nasłuchując szelestu zapachu, jakie wydaje nadchodzące żarcie. Cóż, moja kochana przyjaciółko, powiedziała małpa kierowniczka do Ady. Jak wiesz, nie jem mięsa. Ale mam dziś na drugie śniadanie rogaliki, masełko i konfiturę, którą moja mama sama usmażyła z róż wyhodowanych na swojej działeczce. Mówiąc to, wyjmowała rogalik, masełko, a także słoiczek z konfiturą i przygotowała dla Ady kanapeczkę, objaśniając wszystkie czynności, co dodatkowo upajało psa Adę. Ten nieprzerwany, słodki bełkot małp. Czy Ada zjadła już całe pani śniadanie? Zapytała małpa Ady, małpy kierowniczki, czując się trochę niezręcznie, że stworzenie, za które chce być odpowiedzialna, jako że jest jego małpą przewodnią, zjadło małpie kierowniczce biblioteki całe śniadanie. Nie szkodzi, powiedziała małpa kierowniczka. Ja się odchudzam, a poza tym to jest tak przyjemnie dać przyjaciółce coś dobrego. Więc dziękuję bardzo. A jeszcze nie możemy, jeszcze nie musimy kończyć. Jeżeli jest jakieś pytanie, to ja proszę, może jednak po tej lekturze o małpie Ady i o wszystkich małpach. Jest sporo dowcipu zaszytego w tej książce, o tym nie powiedzieliśmy, teraz to najpiękniej pokazałaś. Jest sporo dowcipu zaszytego, nie jest on łatwy jednakowoż, jak to z dobrym dowcipem bywa, bo na przykład to opowiadanie o Adzie ostatnie w tomie, czyli najstarsze, jak czytamy w znoty redakcyjnej, napisane w 96 bodajże, tak? Czyli sporo temu, to my poznajemy tę Adę i jej małpy już po tym, jak ją pożegnaliśmy, tak? Bo wcześniej mamy to opowiadanie, o którym wspominałem. I też takie ułożenie w tomie, takiej nierówności powoduje, tak jak to nierówności, fajną huśtawkę emocjonalną. Bardzo Państwu dziękuję. A, jest pytanie. Prosimy bardzo. Tylko do mikrofonu, żeby nas Państwo właśnie online... chciałam się zapytać, tytuł dotyczy nieśmiertelnych idei, złych, które są. Czego? Czemu nieśmiertelny, a nie nieśmiertelna? Już mówię dlaczego. Ja bardzo bym chciała właśnie, żeby to było nieśmiertelna, ale to jest po prostu bardzo takie wyjaśnione zresztą w tekście, takie kulturowe odwołanie. Chyba w latach 80. był taki film, który po angielsku nazywał się po prostu Highlander, czy Góral. Ale po polsku nosił tytuł Nieśmiertelny, ponieważ jego bohater był nieśmiertelny. Urodził się z taką wadą po prostu, że był nieśmiertelny. Był szkockim góralem i przeżywał coraz to nowe epoki, setki lat i po prostu
mnie zaczarowała taka idea właśnie takiego konkretnego. Potem to skręciło, bo to był taki film po prostu trochę pomiędzy fantazją, sensacją, thrillerem i tymi takimi złymi, strasznie takimi... musiał zabijać, ale on zabijał szlachetnie, a inni byli tacy czarni, wydzierani, bo to lata 80. Więc krótko mówiąc, to jest odwołanie do tego nieśmiertelnego. Tam jest taki moment w opowiadaniu, że bohaterka gimnastykuje się, robi jogę, a za plecami ma właśnie włączony telewizor, bo jesteśmy nadal jeszcze w dość głębokiej przeszłości. I tam leci ten nieśmiertelny. I to jest taki kawałek tego filmu, gdzie jest piosenka. Jest piosenka, która ma taki refren Who wants to live forever, tak? Czyli kto chce żyć wiecznie. I bohaterka staje, nie może sobie przypomnieć, kto to śpiewa i dopiero po jakimś czasie przypomina sobie, że to Freddie Mercury śpiewał. A w momencie, kiedy ona słyszy tą piosenkę, on już od wielu lat nie żyje. Czyli, krótko mówiąc, no jak to u mnie, tam wiele nitek jest posplatanych, ale jest tkanina, ufam, jest, tak. Także stąd jest ten nieśmiertelny. Nie mogłam mu zmienić płci. Zachowałam się lojalnie i został nieśmiertelny po prostu. Bożena Kef lojalna wobec mężczyzn. No to co, to autorka, jeśli ktoś chce podpisać albo jeszcze pogadać z nami, zostaje oczywiście. I bardzo dziękujemy Państwu. Bożena Kef.